Filemon. Walka. Walka kota. Slumsy. Z tego co kojarzę, Filemon zdobył pewien sprzęt, który pomoże nam dalej ruszyć w dalszą drogę. Nadajnik. Tak, mamy nadajnik i nie ma chwili do stracenia. To ważne, ale też niebezpieczne. Filemon ma wyruszyć w dalszą podróż. Walczyć. Co łatwe na pewno nie będzie. Pamiętajmy o żurkach. Żurki to żurki. Jeden to niegroźny, ale grupa to zupełnie co innego. Skoczą ci na plecy. Będą gryzły. Bo takie są żurki. A ty nie wiesz, jak z tej opresji wyjść. To jest walka. Te slumsy, wbrew pozorom, są dosyć przyjemne. A to muzyka. Koncert. Koncert koncertem, ale po posłuchaniu chwilę tego brzdękotu najlepiej ruszyć na akcję. Oczywiście nam na pewno takie brzdękanie trochę pomogło. Wiemy, że przetrwamy najgorsze chwile. Bo przetrwaliśmy to, jak on grał. Jak on grał. Boże. Masakra. Lecimy. Filemon trochę się mota po tych slumsach teraz. Ma nadajnik, ale nie pamięta, gdzie ma ruszyć. To normalne. Kot ma sporo na głowie. Musi chwilę ogarnąć sprawę. Którędy ruszyć? Pierwszy raz jest w takiej sytuacji. Nigdy nie był. Jest młody. Jeszcze niby niedoświadczony, chociaż już trochę doświadczenia zdobył. Walczył o życie z żurkami. Kilka razy niby dostał w palnik. Ale pamiętajmy o tym, że kot ma wiele, wiele żyć. I zawsze spada na cztery łapy. Te slumsy, tak jak mówię, wbrew pozorom, one są dosyć przyjemne. Widać, że tutaj jest w miarę bezpiecznie. Cisza taka. Nic się nie dzieje. Żyje o sobie spokojnie. Chociaż niektórzy widać, że mają czerwoną twarz. Z nerwów, bo im wylali farbę. I cały czas myją. Już od tygodnia chyba myją. Thank you.
Idziemy. Za sygnałem. Mamy namiary. Nie wiemy na razie skąd. Nie wiemy kto. Ale koleś umie obsługiwać nadajnik. To ważne. A kot? Wierzy. Wygląda na porządnego. A ty czerwony zmywaj tam. Nie denerwuj się. Bo ci procesor padnie. Droga kota. Jak brusa. Ma później wejście. Ale to na koniec. Na razie spokojnie. Ciągle musi walczyć o to, aby wrócić do swoich. Na razie ta walka jest jeszcze spokojna. Chyba tędy. Tu jest wyjście. Sam. W takim miejscu. Odważny. Bohater. Koci bohater. Po prostu film. 006. Niedobrze to wygląda. On nie da rady. Filemon musi znaleźć sam. Nie podda się. Wchodzimy. Wydaje się niebezpiecznie. Nie podoba mi się ten teren. Ale on kroczy na czterech łapach. Bada teren. Przygląda się. Jest bystry. Wie, że trzeba uważać. Teren nieznany. Zastanawia się, w którą stronę. Obserwuje lewo, prawo. Jak na przejściu. Tu raczej drzwi nie ma, ale zobaczmy. Coś jest. Trzeba uważać. Te puszki mogą kogoś zbudzić. Miauczy. Sprawdza. Sprawdza grunt. To ważne. Nie podoba mi się to. Ślepy zaułek. Jak ślepy? Kot zastanawia się. Nie jest pewny. Zejście? Powrotu nie ma. Jest na dole. Są żurki! Biegnij, mały! Są drugie. Z tej strony. Co teraz zrobić? Poczekać? Niech se polatają z tej... Bach! I do przodu. Leci. Są następne. Skaczą. Filemon ucieka. Kolejny atak. Jest sprytny. Jest szybki. Pięknie. Skaczą jak najęte.
Udaje mu się uciec. Ma! To nie koniec. Trzymają nas znowu. Niedobrze. Coraz więcej. Filemon skacze jak dziki. Jest wyżej, ale... Żurków coraz więcej. Biegnij. Biegnij, stary. No i biegnie. Co teraz? Trzeba ich zrobić w balona. Wejście jest pod spodem. Ale weź uciec. Uciekli, jak one gonią jak szalone. Kot już wie. Widzi. Wbiega. Kolejny atak. Na górę. I mogą kota cmoknąć. W lewą. Tylną łapę. Wygrał. Ale łatwo nie było. Walka kota. Walka Filemona. Są żurki. Widać, że wyglądają teoretycznie niegroźnie. Ale w praktyce 10-20 takich na plecach i koniec. Teraz tu. Kwas. Chyba tędy. Ważne, nie wpaść do tego kwasu. Śmierdząco to wygląda. Skacz, skacz mały. Cudownie, zaczynamy jazdę. Nowe żurki! Kot prowadzi pojazd mechaniczny, skacze! Cholera. Jest ranny. Jest ranny. Sam. W nieznanym miejscu. Ktoś musi nam pomóc. Ktoś to umie leczyć. Boli go noga. Lekkie zwichnięcie. Ale idzie. Teraz trzeba uważać ze skokami. Lekka kontuzja. Łatwo się pośliznąć. Tutaj złamanie. Otwarte złamanie. Nie wyjdzie stąd. Ale chyba znalazł drogę. Ma. Nie podoba mi się ten teren. Jest droga. Chyba. Tu też. Ale co dalej? Ktoś leży. Naukowiec. B12 u niego pracował. Walnę się na chwilę. To takie miejsce, gdzie warto chwilę odpocząć. Chociaż naukowiec leży już sztywny, ale wydaje się bezpiecznie w tym miejscu. Chwilowo. Ale spójrzcie na resztę, jak to wygląda. Martwo. Brak życia. Tylko żurki w różnych zakamarkach. Napadające na wszystko. Obojętnie metal, istota, kocia, ludzka. Walka. Walka kota. O życie. O powrót. Do swoich. Thank you.
Wydaje się bezpiecznie. Tam widziałem piłkę. Grać teraz nie będziemy. To nie pora na futbol, a nie koszykówkę. Ale nowy teren. Nieznany. Nieznany dla Filemona. Ale coś chyba i dobrze trafił. Rowery. Jajka żurków. I... coś z prądem. Brakuje części. Nie mamy. Bynajmniej na razie. To co? Kot jest w stanie znaleźć nawet bezpiecznik jak trzeba. Sam. Nikt mu nie musi wskazywać drogi. Pokręci się, poskacze, pomiałczy i znajdzie. Sporo jajek. Tam też widziałem jajka. A tak żurku w tym terenie, który nie wygląda na ciekawy, wygląda na całkowicie wymarły. Tylko tak jak obce śpią żurki w jajkach i czekają na nową zdobycz. Trafił tu kot, jak w obcym. A żurki tylko czekają na ruch. A gdzie jest królowa żurków? Ciekawe. Jak wygląda? Też ciekawe. Tak teraz sobie zacząłem myśleć. Królowa żurków. Żurkowa. Może być twarda babka. Jest wejście. I żurki w klatce. Tak jakby ktoś tu mieszkał. Teren pusty dookoła. Niebezpieczny bardzo. A ktoś tu mieszka. Ale kto trzyma żurki w klatce? Ma otwarty lufcik. Tutaj widać, że idą te przewody. Żurki od razu reagują. Czują krew. Mogą se czuć. Ale własno. My swojej nie damy. Niech nas w ucho cmokną. I w łapkę. Są schody na dół. Ktoś jest. No i mamy tatę, naszego nowego kumpla. Ale jest trochę w pułapce, nie wie jak stąd wyjść. Nikt by nie wiedział, jak stąd wyjść. Nie ma tak prosto, żeby stąd wyjść, bo dookoła jest pełno żurków, które zachowują się jak nerwowe obce. Nie wiem, czy nawet nie są gorsze. Cholera go wie, zresztą musiałby kot wylądować w terenie obcego, a później w terenie żurków i zastanowilibyśmy, kto jest gorszy. Pomożemy mu. Zresztą nie mamy wyjścia.
Tęskni, tęskni. Nic dziwnego, w takim miejscu tęsknilibyśmy za wszystkim. Za synem najbardziej, albo córką, ale w ogóle za wszystkim. Ma stare jakieś pecety, no ale co z tego, nawet radio ma. Co dalej tu robić? Nic by nie pomogło nam, nawet dostęp do internetu i możliwość ściągnięcia wszystkich gier, jakich chcemy. Co dalej? Pogramy trochę, kończymy grać, wychodzimy na taras wystarczy. I koniec, widzimy, dupa, nie możemy stąd wyjść. Nic nie pomoże. W takim miejscu nie da rady. Jest sprzęt. Musimy wrócić z prądem, akcja. Do tego ten sprzęt da radę walczyć z żurkami. To będzie walka. Ja już 3 razy leżałem na plecach. Te żurki są ciężkie, groźne. Czasami trzeba upaść na plecy. Atakują od nienacka. Ale trudno. Nie ma wyjścia. Dał nam bezpiecznik. Generator. Cholera. Jak włączymy, żurki zrobią się agresywne, usłyszą wszystko. Trzeba będzie szybko wracać do niego, drogą kabla. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Czyli tak, włączamy, pojawią się żurki, trzeba uciekać. Teren? Nieznany, to najgorsze. Po drugie, nie wiadomo ile ich będzie. Sprzęt działa. On ma ten swój dyfuzor. Wszystko niby gra. Ale co dalej? Są. Cała plaga, ale ich rozwala. Ale co z tego? Ja jestem dosyć daleko. Teoretycznie będę trafić w to światło i trzymać się tego światła, ale światła nie ma. Żurki skaczą mi na plecy. Dobra, trzymam się światła, ale co dalej? On tą żarówką swoją też lata jak porobany. Skacze, żurki też atakują. Skaczą, ale on ich zabija. Niby okej. Okay. Ale jestem radny. O cholera, stąd nie wyjdę. Czemu on nie świeci? Nie świeci, nie świeci, nie świeci. Spokojnie. Ale jeszcze sporo żyć. Czemu nie świecił? Do dupy taka robota. No dobra. Podejście numer 2. Widać, że te żurki, jest ich spora, a on znowu jakby mu się ręka trzęsła. Może chlał? Znowu świeci i nie świeci. Tam jest jakieś takie miejsce, że to mu przeszkadza, ale teraz trafił. To co? Czekam. One mnie gryzą w ogon, ale w sumie ich rozwalamy. Co dalej? Biegnę. Biegnij, mały! Skocz tam i czekaj. Świetnie. Jest git. Mamy przewagę teraz. Teraz, żeby znowu tutaj jakiegoś babola nie zrobić, czekamy. Żurki padły jak mucha. Trzeba było chwilę postać. I poczekać, bo tu światło nie dochodzi. Znaczy nie są w stanie zaświecić. Jest!
Dziękuję bardzo. Zamontuje na nas ten dyfuzor, czyli będziemy mogli walczyć z żurkami. Nawet sprzęt w naszym plecaku. Mamy sprzęt, możemy wracać do jego syna, ale droga będzie ciężka. Dyfuzor potrafi zaszwankować. To niedobrze. Podczas walki, jak coś się zablokuje, jest problem. Ale trudno. Takie życie kota. Walka kota. Wróci niedługo w następnym odcinku. Cześć.